żebyś tam przekazał informację. Ja się zgodziłem, żeby Kuba tam był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em. No bardzo dobrze, ja to samo tłumaczę. I słuchaj, i póki, bo ja tam mam trochę swoich przecież ja w Lidę Polskiej. Zgodziłeś się, czyli Kuba ten Kuba się nie był samodzielny, nie bo nie. No to wcześniej z tobą. No, oczywiście, no przecież ja bym go nie puścił, tak? Rozumiesz, mówię, chłopie, my musimy, bo tam były takie, wiesz, tendencje, że może być koalicja, a ja do tego nie dopuszczam. Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że oni, rozumiesz, i potrzebują koalicjanta, a tu by mieli, wiesz, jakieś przełożenie, no to kurczę, mamy znowu z parę miesięcy... Każdy ma na wagę złota. Na wagę złota, więc... On ma miejsce biorące, dobra. A ja mu mówię, słuchaj, no jeżeli, i rozumiesz, jest taka sytuacja, bo wiesz, oni się też chcą umocnić, tak, bo wiedzą, że jak rozumiesz, kula będzie, no to oni się będą mieć, ale to daje jednoznaczny sygnał, że tam znowu, że w tym momencie... Nie ma miękkiej gry. I oni już nie mogą na to liczyć, nie prowadzą, jak jest zamieszane. Ja jeszcze rozumiem, że wyborcze to jest fajne. Jakieś pójścięcy, żeby tam zaczęli wychodzić posłowie i tak mam tą przełożenie, ale tą Sierakowską już ona stamtąd wyszła. No właśnie też gazety podały, że ona wychodzi. To jest moja. No pięknie. I w ten sposób ich osłabiamy cały czas, bo ten elektorat tylko już nie może zadać konferencji. Konfederacja, nie więcej. No tak. Ja, no tak. A każdy, rozumiesz, każda część elektoratu tutaj osłabia. I co, ona by do Konfederacji się przytuliła? Ale ona ma ze sobą niemałe środowisko, rozumiesz, tych katolików. Myślicie dobrze, szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją. W związku z tym, że Kuba tam wszedł. Dobra. I nie ma obawy, że i że na październik szykujesz koszt prezentów. I rozumiesz, koniec września, początek października. Dobra, słuchaj. I wtedy też będzie tutaj z waszej strony, żebyśmy to nagłoś, bo teraz jeszcze będziemy koordynować, bo ja jeszcze będę miał wysyp tego raportów we wrześniu. To się podzielimy. Ja będę działał do ostatniej chwili, bo mi nie obowiązuje żadna cisza wyborcza. No tak. Ja sobie zostawię, rozumiesz, na te 3 dni, no, takie smaczki, więc do dupy pójdzie, rozumiesz?